jest bardzo wesoło. Fajnie jest, fajnie. Dużo zespołów. No. Warto tak spędzać czas? Pewnie. Pewnie, tym bardziej, że pogoda dopisuje. Ekstra. Super. Nastawiłam się na to, żeby się dobrze bawić, a wygrana nieważne. Ważne, że ja tu jestem i się bawię razem z wszystkimi ludźmi. I to jest dla mnie ważne. Większość ludzi tutaj przyszło, nie tylko my zawodnicy, tylko dużo ludzi przyszło właśnie zaobserwować. Może się zapiszą do jakiegoś klubu i tak dalej. Robótki ręczne robią, jedni w karty grają, jedni w różne inne gry. A w ogóle chodzi o spotkanie, o rozmowę i nic więcej. Pobycie z drugim człowiekiem, żeby nikt nie był samotny. Jak pani ocenia w ogóle ten pomysł, że to będzie taka cykliczna impreza właśnie z myślą o seniora? No to jest bardzo dobrze, bo ja widzę, że seniorzy bardzo, bardzo się lubią bawić. Nawet tydzień temu gdzieś bo na kąpielisku leśnym, to bardzo wszyscy się fajnie bawili. No tu też widzę, że każdy pełny zapału, no na pewno będzie fajnie. Dobrze się bawimy. A komu kibicujecie? Bo słyszę tutaj... Zantka i pozostałym też. Wszystkim, którzy przyszli na tą imprezę. Jest potrzeba takich wspólnych spotkań w tej grupie wiekowej? I mamy te spotkania bardzo często. Śpiewamy, rysujemy. Park du Biela, spacery, kijki. Jest naprawdę tyle, codziennie jest coś do zrobienia ciekawego. No i trzeba mieć ten czas. Super! Oby tak częściej było. Fajny pomysł, taka zabawa dla was seniorów? Tak, tak, tak. Jest potrzeba i będzie taka potrzeba, bo to jest nie tylko taka sportowa rywalizacja, ale też bardzo bliska integracja wszystkich kół, które chcą ze sobą bywać. Jesteśmy w takim wieku, że wielu z nas już jest samych i samotnych, a taka integracja to właśnie pozbywamy się samotności i bycia samym. Każdy senior to jest właśnie bardzo wartościowa osoba, żeby potrafiła się bawić i pokazać to, co potrafi. I to jest właśnie klucz do tego, żeby być radosnym, szczęśliwym. Ja tak przynajmniej tak robię. To jest wiele radości. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. My na co dzień prowadzimy 3 kluby seniora oraz mamy takie Centrum Aktywności Senioralnej, w której zrzeszamy tak naprawdę wszystkich chętnych seniorów, którzy chcą uczestniczyć w jakiejkolwiek aktywności w mieście. Na dowód tego, że mamy duże grono właśnie seniorów chętnych odwiedzających, dzisiaj zorganizowaliśmy właśnie pierwszą taką senioradę. Mam nadzieję, że ona wyjdzie nam. Pogoda, jak widać, dopisuje, ludzie się już schodzą. Zorganizowaliśmy tutaj wiele imprez, będzie fajna rywalizacja, myślę, że zdrowa. I myślę, że będzie to na przyszłość dla nas wyzwanie kolejne, żeby powtarzać tego rodzaju właśnie imprezy. Dla uczestników, którzy będą brać udział w konkurencjach sportowych, przewidzieliśmy wiele atrakcji. Te osoby będą wykonywać różne dyscypliny sportowe, ale to będą takie sportowe dyscypliny z domieszką żartu i wesołego spędzenia czasu. Będzie rzut piłką do kosza z ręcznika na przykład, kopnięcie piłką do bramki, wyścig grzgownic, przeciąganie liny, będą wyścigi rzędów, to będzie forma zabawy drużynowej z balonami, które będą między uczestnikami. Będzie sztafeta z łyżeczką i piłeczką, zawody koszykarze, rzut woreczkiem do specjalnie przygotowanej tablicy, no i łowienie kaczuszek. Dedykujemy tą imprezę dla nie tylko klubów seniora, które prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ale też dla zaprzyjaźnionych klubów seniora, stowarzyszeń i fundacji, które zrzeszają osoby w wieku senioralnym. Polityka senioralna jest niezwykle ważna, myślę, w każdym mieście, dlatego że seniorów mamy bardzo, bardzo dużo i chcemy ich maksymalnie aktywizować. To jest bardzo źle, kiedy osoby starsze zamykają się w swoich domach, nie chcą uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, bo wówczas, wiadomo, proces ich starzenia postępuje bardzo szybko. A wiemy z doświadczenia, że aktywny senior to zdrowy senior, może cieszyć się życiem, może się spotykać z innymi i myślę, że to jest najlepsza forma i cieszę się, że taka kolejna inicjatywa w Zabrzu powstała.